Was serdecznie w mojej kuchni. Chciałabym Wam zaproponować rewelacyjny przepis na pierniki, ponieważ zbliża się Boże Narodzenie. Wypróbowałam go już rok temu i po prostu palce lizam. Pierniki wchodzą mięciusieńkie, puszyste, takie jak alpejskie. Co będziemy potrzebować? Następujące składniki. 1 kg mąki pszennej. 8 żółtek. 3 białka. 1,5 szklanki cukru. Ja troszeczkę mniej używam tego cukru, nie całą szklankę, ponieważ będziemy do tego przepisu jeszcze potrzebować miód. 400 g miodu. 3 łyżki kakao. 200 ml gęstej, kwaśnej śmietany. 3 łyżeczki sody oczyszczonej. 4 łyżeczki przypraw, to jest taka przyprawa korzenna do piernika. I kostkę masła bądź margaryny, to jest 250 g. Ja jeszcze tutaj pokazuję Wam wszystkim dodatkowe takie lentilki, polewa bądź takie pisaki cukrowe, którymi będziemy ozdabiać nasze pierniki, ale to już można do woli, można bez tych ozdób. Ja lubię, jak jest kolorowo na święta, bajecznie. Także zachęcam Was, pokażę Wam, jak mój przepis wygląda. Zaczynamy! Kakao z mąką. Przenosimy się do kuchenki i wlewamy miód. Potrzebujemy 400 g. Jest to będzie połowa tego słoika. Dodajemy przyprawę korzenną. Całość musimy zagotować. Miód z przyprawami się zagotował, odstawiamy i czekamy, aż wystygnie. Teraz wrzucamy kostkę masła i odstawiamy, żeby się rozpuściła. Masło rozpuściło nam się w miodzie razem z przyprawami. Pamiętajmy, że teraz musimy odstawić, żeby całość wystygła. Następnie białka ubijamy na pianę. Ja jestem trochę leniwa, więc posłużę się mikserem. Ale możemy też ubić tradycyjną trzepaczką. Ale tak jest szybciej. Białek jest już ubita. I co robimy teraz? Teraz będziemy do piany ubitej z białek dodawać stopniowo cukier i żółtka. Ważne jest, żeby wszystkiego nie wrzucać na raz, ponieważ ciasto nam siądzie i nasze pierniki nie będą tak puszyste, jakbyśmy chcieli. Jaja wlewamy do mąki. Mąka była wcześniej wymieszana z kakaem. Ubite jaja są wymieszane z mąką i kakaem. I teraz dodajemy miód połączony wcześniej z rozpuszczonym masłem i przyprawą do piernika. Się rozchodzi. Święta. I całość miesza.
i na koniec dodajemy śmietanę z sodą oczyszczoną. Ciasto ma dość rzadką konsystencję, ale nie bójcie się, tak powinno być. Dlatego na koniec należy je odstawić do lodówki na 24 godziny i przykryć. Po 24 godzinach nasze ciasto zgęstniało i jest mocno schłodzone. Wyjmujemy je z lodówki, oczywiście wcześniej było przykryte. I proponuję wszystkim, żeby odkroić tylko tę część, która nam będzie teraz potrzebna, czyli jedna porcja. Wyłupujemy na grubość 3 mm, pamiętając o tym, że najsmaczniejsze są te pierniczki, które są trochę grubsze. I wykrawamy nasze ulubione kształty. Blachę wykładamy papierem do wypieków i na nich układamy pierniczki do pieczenia, pamiętając o tym, żeby odległości były spore, żeby nam się nie skroiły. Jeśli chcemy, żeby nasze pierniczki były błyszczące, przed pieczeniem smarujemy je białkiem. I teraz możemy je włożyć do piekarnika. Jeśli planujemy część pierniczków powiesić na choince, pokażę prosty sposób, jak zrobić zawieszki, czyli dziurki. To jest po prostu zwykła słomka do napojów. Pamiętajmy, żeby pierniczki były jeszcze ciepłe, wtedy łatwiej nam będzie zrobić tę dziurkę. I w ten sposób mamy gotową dziurkę i można zawiesić pierniki na choince. Pierniki są już gotowe, ozdobione lentilkami i polewą do ciasta. Smacznego i wesołych świąt życzę!